Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku jubileuszowym. Dlaczego jubileuszowym? Ponieważ przed dosłownie paroma minutami stukła nam setka widzów. Nawet nie macie pojęcia, jak mnie to cieszy i jestem taki szczęśliwy, że od razu mam zamiar wypuścić z 1000 nowych filmów, lecz to nie mogę tego zrobić z różnych powodów, których nie będę teraz wymieniał, bo nie będę... To nie jest właśnie do tego przeznaczony odcinek. Czego możecie się spodziewać w tym odcinku? W tym odcinku będzie pokazana modyfikacja, która dodaje do naszej gry pory roku. Występują, tak jak wiemy, występują cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Tak samo jest tutaj. Tak samo występują te same pory roku. Wszystkie z nich pokażę, opiszę i powiem się, czego możemy się w nich spodziewać, co możemy w nich zrobić. Do tej modyfikacji dojdą nam tylko dwa nowe przedmioty, m.in. termometr i zegarek, który pokazuje nam, jaka jest aktualnie pora roku. Tak wygląda zegarek, termometr, przepraszam, który pokazuje temperaturę. Tak wygląda zegarek, który pokazuje porę roku. Zegarek ten działa tak samo jak zegarek zwykły. Na pewno będziecie wiedzieli, jak z niego odczytać, jaka teraz jest prognoza. Teraz pokażę, jak to skraftować. Żeby skraftować zwykły termometr, będziemy potrzebować jednej sztabki szkła, trzech sztabek żelaza i jednego redstone'a. Układamy je w takiej kolejności i wychodzi nam, jak widzimy, termometr. Do skraftowania zegarka robimy tak samo, tylko że będą potrzebne do tego jeszcze dwie sztabki złota i kraftujemy w taki sposób. Wychodzi nam nasz zegarek pokazujący, jaka jest aktualnie pora roku. No to teraz przejdziemy do omówienia, jakie są pory roku i jak one wyglądają. No to zaczynamy. Tak wygląda wiosna. Wiosna wyglądem się nie różni, ale różni się za to tym, że na wiosnę rozmrażają się wszystkie wody, jak i również wszystkie sadzonki rosną dwa razy szybciej. Jesteśmy teraz w porze roku lato. Jak widzimy, jakieś zmiany z wyglądu głównego nie zmieniają się za bardzo, ale za to zachodzą inne zmiany, takie jak dni są dłuższe, noce są krótsze, czyli tak samo jak w prawdziwym życiu w lato. Również co zostaje dodane. Zamiast śniegu na śnieżnych biomach będzie padał deszcz. Mam nadzieję, że każdy zrozumie, że chodzi o to, że jeżeli pada deszcz na biomie letnim, pada deszcz i przechodzimy na biom zimy, to tam zazwyczaj już nie pada deszcz, tylko śnieg. No to jest właśnie tu zmienione, tam pada deszcz, a nie śnieg. Co jeszcze zostaje dodane? Zboże rośnie 1,5 razy szybciej, co jest też bardzo fajnie odwzorowane. Po prostu rośnie szybciej, będąc na słońcu. Co dodaje dodane? Jeżeli jesteśmy na pustyni i nie mamy w ogóle nigdzie cienia, to co jakiś czas będziemy dostawać obrażenia. Tak, będziemy dostawać obrażenia, będzie nam zabierało pół HP, pół serduszka na jakieś 100 kroków. Tak, to zostaje również dodane. Następnie, co zostaje dodane, jest to, że letni deszcz potrafi zniszczyć kwiatki, czyli na przykład jeżeli mamy letni deszcz, to on może nam zniszczyć takie na przykład trawę, kwiatki, wszystkie rzeczy, które są materialne, czyli takie jak na przykład widzimy tutaj trawa, kwiatek i tym podobne. Każdy letni deszcz będzie miał w sobie burzę, czyli albo pod koniec, albo na początku samym będzie burza. Nie ma, że deszcz będzie tylko deszczem, zawsze za każdym razem będzie padał deszcz z burzą. No i co najważniejsze, kiedy mamy zimę i jak wiemy, nasze jezioro na przykład albo zbiornik wodny nam zamarznie, bo to również zostanie dodane, to w lato ten zbiornik wodny zostanie odmrożony, znowu stanie się woda. Czyli na przykład, jeżeli tutaj mamy, teraz mamy cały zbiornik wodny i on się zamieni w zimę cały w lód, przynajmniej większość, to w lato on się cały rozmrozi i będzie znowuż tak, jak jest teraz. I to są wszystkie zmiany, jakie zachodzą w lato. Tak, no to przejdźmy teraz do następnej pory roku. Oto jesień.
Jak widzimy na samym początku, w jesieni, jak widzimy, zmienia się już to, że jak widzimy, jest inny kolor drzew. O Jezus. O, nie dadło. Jest inny kolor drzew. Zwykłego drewna jest inny kolor i brzuszy też jest inny kolor. Co najśmieszniejsze, każdy kwiatek, który będzie rósł tutaj w jesień, on się zamieni po prostu w bezużyteczny krzak. Dopiero po zebraniu go ręką będziemy mogli... chyba teraz nigdzie nie znajdę, ale po zebraniu ręką będziemy mogli dopiero z niego wyle... O, jest, widać go tam już na górze. Taki kwiat, o, widzimy, że jest jaśnie, bardziej jasno-żółty, więc od razu można stwierdzić, że to jest, o jest, że to są żółte kwiatki w tym. Po rozwaleniu wyleci żółty kwiatek. Po posadzeniu tego kwiatka znowuż na tej ziemi, on się znowu zamieni w żółty kwiatek. Czerwony kwiatek wygląda tak. Taki kolor ma krzak czerwonego kwiatka. Po rozwaleniu wyleci nam czerwony kwiatek. I po postawieniu znowuż postawi się taki... taki krzak o takim kolorze. Woda zaczyna częściowo zamarzać. Wszystkie rzeczy rosną, wszystkie rzeczy, które mamy posadzone, mogą ulec zniszczeniu, czyli po prostu ich nie będzie, czyli zepsują się, więc lepiej je zebrać. I zaczyna, w niektórych miejscach zaczyna się już robić opady zimy, czyli będziemy widzieć opadający śnieg. Tak, więc to będzie wszystko. Oto zima. Zima jest. W zimie jest tak, że przez całą zimę zawsze pada śnieg. Zawsze będzie padał śnieg. I zawsze będzie taka temperatura. Nie ma w ogóle dnia, żeby nie padał śnieg w zimę. W zimę zawsze większość jest śniegu. Jeżeli nie ma śniegów, to jest to bardzo duży wyjątek. Tak. Więc również to się zmienia. Zamarzają wszystkie zbiorniki wodne. Noce są dłuższe, dni są krótsze. To tyle. Co dodaje modyfikacja, co dodaje pora roku zima. Przejdźmy do następnej. Tak więc dochodzimy do sedna naszego modu. Jak wiemy, chcę jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć, że jeżeli gramy, mamy kilka save'ów i na przykład włączymy jakikolwiek save, to tam się od razu pogoda w respin, znaczy utworzy losowa, czyli na przykład będziemy mieli save, odpalimy go, to na przykład pogoda będzie zima. No i jak to się nazywa, będziemy chcieli włączyć drugi save i na przykład od razu tam też będzie zima. Więc jeżeli będziecie włączać za każdym razem swój drugi save, musicie po prostu pamiętać o tym, że trzeba wyłączyć Minecrafta i włączyć go jeszcze raz, jak będziecie włączać drugi save. Czyli jeżeli włączamy pierwszy save i mamy zimę, i włączymy swój drugi save i to też będziemy mieli zimę, i włączymy trzeci save, to też będziemy mieli zimę, czwarty też, w piątym też. A jeżeli chcemy, żeby była inne pogody, to musimy wyłączyć Minecrafta, włączyć go jeszcze raz i włączyć ten swój inny save, wtedy tu będzie zima, a tu będzie na przykład lato. I co najważniejsze, kiedy skończymy grać na tamtym save'ie, czyli na save'ie, którym jest teraz lato, to włączymy ten save, na którym teraz jest, była zima, naszym save'ie, która była zima, to tam będzie lato, więc znowu trzeba wyłączyć Minecrafta i włączyć go od nowa, wtedy będzie znowu tam zima, a no bo po prostu pogoda cały czas jest jedna po włączeniu jednego Minecrafta, to jest jedyna wada tej gry, ale modyfikacja naprawdę fajna, polecam. No i to by było na tyle, jeszcze raz dziękuję za... 100 widzów, ponad 100 widzów, bardzo się z tego cieszę. No i na pewno wypuszczę w tym tygodniu jeszcze z kilka odcinków. No to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam. Cześć.